Karkówka będzie nadziewana śliwkami, czosnkiem, także będzie troszeczkę inna. I dla takich, którzy chcą trochę inaczej, naprawdę inaczej, to polecam też tą karkówkę z sosem śliwkowym. Jak nie wiesz, jak zrobić sos śliwkowy, to link załączę, tutaj będziesz miał u góry link do tego, jak zrobić sos śliwkowy. A teraz koniec gadania, bierzmy się do roboty. Karkówkę będę faszerował śliwką i czosnkiem, a będę to robił w taki sposób. Najpierw oczywiście trzeba mięso umyć, osuszyć. Będziesz potrzebował taki sprawny, zgrabny nóż. I teraz ja nacinam przez długość całą. Przez całą długość ten nożem nacinam, tak żeby z drugiej strony wyszedł ten nóż. O. Ja do tego będę używał taki sprawdzony sposób domowy, tłuczka. Chodzi o rączkę. Chodzi tak? Chodzi o tą część. Chodzi o tą część tłuczka, tak? Śliwki będę nadziewał i wtedy będę popychał tą rączką, tą częścią tłuczka. O. Fajnie wchodzi śliwka. O, poszło. Ta karkówka ze śliwką będzie zupełnie inaczej smakować. Naprawdę będzie fajny taki posmak. Ona będzie, no nie mogę powiedzieć, że będzie smaczniejsza, na pewno będzie inna, będzie ciekawszy smak. No taka tradycyjna karkówka pieczona w piekarniku, no to wiadomo. A ze śliwką naprawdę ten smak jest zupełnie inny. Jest ciekawszy. Ona się nadaje później też na kanapki, na chleb. I do tego jeszcze jak zrobisz taki sos śliwkowy, o którym wspominałem, to naprawdę będzie przesmaczne danie. Śliwek zużyłem około 300 gram i trzeba je naprawdę tak ładnie tutaj wcisnąć do środka. Rozmasować tą karkówkę, żeby one się ładnie ułożyły, żeby nie było za mało. Karkówkę mamy nadzianą już śliwkami, teraz będę nadziewał czosnkiem. Czosnek ja po prostu tak tutaj nacinam delikatnie i wciskam czosnek w tą karkówkę. Ona będzie naprawdę wtedy miała zupełnie inny posmak. Tak nieregularnie, po prostu co jakiś czas. Tu się nie ma co przejmować. Ta karkówka, ona i tak się później ściśnie podczas pieczenia. Się nie rozleci na pewno. A ten czosnek da taki ciekawszy smak. Z drugiej strony też? Tak. Ze wszystkich stron? Tak, tak, tak po prostu. Z każdej strony. Czosnek mam już też poukładany w karkówce, powciskany. Teraz biorę się za marynatę. W międzyczasie ja nastawię już piekarnik. Piekarnik nastawiam na 180 stopni i będziemy piec. Przyjęło się, że na kilogram mięsa jedną godzinę pieczenia. Czyli jak ja mam 2-300 karkówkę, to przyjmijmy, że 2,5 godziny będzie się piekła. W temperaturze 180 stopni. Tu mam pieprz w moździerzu. Teraz dołożę trochę rozmarynu i to wszystko rozetrę. Rozmaryn, tymianek. Te wszystkie zioła ja rozetrę w moździerzu, ale pięknie pachnie. Teraz rozcieram te wszystkie zioła. Faktycznie pachnie. Teraz przekładam te zioła, pieprz do miski osobnej. Czosnek ja siekam, możesz przepuścić przez praskę. A wiem, że czosnek już jest tam nadziany w karkówce, ale jeszcze do marynaty potrzebny jest też.
czosnek przekładam. Daję 2 łyżeczki soli. 2 łyżeczki majeranku. Dwie łyżeczki papryki słodkiej. Teraz dolewam oliwy tutaj, wszystko mieszam i wcieram w mięso. I teraz całość trzeba wmasować, wetrzeć porządnie w to mięso. Ja to zrobię oczywiście rękoma. I tak przygotowaną karkówkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 2,5 godziny. Tą wielkość na 2,5 godziny, tak jak podkreślam jeszcze raz, kilogram mięsa, 1 godzina w piekarniku. Moja karkówka już prawie dochodzi. Teraz zdejmuję pokrywkę już bez przykrycia. W tej samej temperaturze jeszcze na pół godziny wkładam, żeby się ładnie zapiekła karkóweczka od góry. Moja karkówka jest już gotowa, tak jak widać. Zaraz ją przełożymy i pokażę, jak wygląda w środku. O. Puściła ładny soczek. Podłączamy. Niech to się wszystko nagrzeje, a ja biorę się za przyprawianie karkówki. Jest naprawdę bardzo prosty sposób i z tego mojego niechcenia, z tej potrzeby, naprawdę wyszło bardzo smacznie. Dajmy pieprz z solą. Pieprz z solą dokładnie, z drugiej strony tak samo. Tak, teraz mam paprykę wędzoną słodką. Będziemy robić tą karkówkę na patelni, więc to nie musi być w żadnej marynacie, bo to będzie naprawdę świetny sos jeszcze do tego. Nie trzeba tego trzymać długo, ale wetrzeć nie zaszkodzi. Mamy okres wakacyjny i bardzo duże temperatury na dworzu, więc kochani, nie warto codziennie siedzieć w kuchni. Ja po prostu postanowiłem zrobić obiad na 2 dni. Ugotujemy karkówkę, kaszę na 2 dni, a surówkę to już co tam mamy, czy sałatę, czy pomidora, to już każdy według uznania można otworzyć słoik z buraczkami i też się nadaje. Dobrze, karkówka jest zrobiona, teraz podlewamy to oliwą z oliwek patelnię. Nie za dużo tego tłuszczu. Niech nam to się ładnie podgrzeje. Tłuszcz na patelni na pewno się już podgrzał. Karkóweczkę podsmażamy. Jeszcze chwilę karkówka. Karkówka 3-4 minuty z jednej strony, 3-4 minuty z drugiej strony. 3-4 minuty z jednej strony, 3-4 minuty z drugiej strony, w zależności jaka gruba jest karkówka, jaka duża jest karkówka, tak? Ja, karkówka, 2 pierwsze są już podsmażone, teraz zdejmujemy i dajemy następne 2 tak samo. 4 minuty z jednej, 4 minuty z drugiej strony. Ja teraz biorę się za krojenie cebuli. Tak, takie półksiężyce kroimy. Karkówkę mamy już podsmażoną ładnie, jest przygotowana, teraz bierzemy się za sos. Patelnia jest czysta, tłuszcz od karkówki został wyrzucony i na czystą patelnię teraz podsmażamy tłuszcz. Podsmażamy, podgrzewamy. Myślę jedno, mówię drugie. Ok. I dajemy tutaj cebulę. Dajmy szczyptę soli na cebulkę, ona się szybciej zeszkli.
Cebula jest już gotowa, podlejmy delikatnie wodą. O. Tak wystarczy. Doprowadzamy wodę do grzenia, dajemy paprykę wędzoną, dwie łyżeczki. Dajemy pieprz kajen, jedną łyżeczkę. Jeszcze łyżeczkę pieprzu z solą. Dajemy trzy łyżeczki musztardy francuskiej, to jest ta musztarda z gorczycą. Raz, dwa, trzy, a dajmy jeszcze jedną, cztery. Tu już mamy doprowadzone do grzenia. Teraz dajemy sos sojowy, tak jakieś 25-30 ml. I teraz karkówka wraca w ten sos na patelnię. Ten cały sos z tej karkówki też wraca co na talerzu. Zmniejszamy teraz ogień na szóstkę i tak dusimy przez jakieś 5-6 minut. Pod przykryciem, ale tak? Sprawdzamy co tam, co jakieś 2 minuty, czy jeszcze, czy nie odparował za bardzo sos. Żeby się nie przypaliło, tak? Także skręcamy ogień i zostawiamy na 5 minut. W międzyczasie sprawdzamy, czy woda nie odparowała za bardzo. A my wiesz, kochani, taka karkóweczka. Proszę bardzo, co tu wyszło? Przepyszna. Sprawdźmy jeszcze, jak to w smaku. Ale jestem zdecydowanie pewien, kuchutka jest. O. Naprawdę, bardzo smaczna. Sałata z tym sosem. Pasuje idealnie do tego ta kasza. Polski klasyk, pieczona w całości. Będzie faszerowana czosnkiem, nacierana majerankiem. Zrobimy ją tak, żeby była aromatyczna, soczysta, żeby pasowała na stole na gorąco, jak i na zimno. Karkówkę mamy 2 kilo, czyli jest spora karkóweczka. I co my dzisiaj zrobimy? Dziś zajmiemy się marynatą, a piec będziemy dopiero jutro. Także dziś przygotujemy marynatę, zamarynujemy ją, zostawimy w lodówce do jutra, a jutro będziemy robić dalej. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować czosnek, będziemy potrzebować pieprz czarny, majeranek, będziemy potrzebować rozmaryn, będziemy potrzebować z ziół jeszcze tymianek, paprykę słodką, sól i oliwę. I to wszystko, co będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować jeszcze folię aluminiową, której zawiniemy i odłożymy tak na jutro w tej folii. Przygotujmy folię, tak, żebyśmy mogli karkówkę zawinąć. Tak, żeby ona nam nie wystawała, żeby była szczelnie zamknięta. Połączmy te dwa kawałki, bo w jedną nam nie wejdzie. Dobrze. Teraz przełóżmy tu karkówkę i zajmijmy się marynatą. Teraz jak mamy duży czosnek, duże ząbki czosnku, to przekrójmy ją na pół i ja tak nadziewam po prostu karkówkę tym czosnkiem. Ona przejdzie od środka, mocniej musimy nakuć. Potrzebujemy do tego wąski nóż, nie za szeroki. O, i do środka pakujemy czosnek. Tak, musimy to zrobić z włóknem, żeby nie przeciąć włókna. O, pięknie. Tak, z 3-4 ząbki na takie 2 kilo, 4 ząbki jak damy do środka, to będzie naprawdę ok. A resztę po prostu rozdrobnimy czosnek i natrzemy jeszcze od zewnątrz. I jak tak zostawimy karkóweczkę do jutra, to ona pięknie nam tym czosnkiem, tym przyprawami przejdzie i będzie naprawdę wyśmienita. Teraz przygotujemy marynatę. Musimy rozdrobnić czosnek.
Czosnek możemy drobno pokroić, albo możesz przez praskę przecisnąć. Ja wolę taki posiekany tutaj do karkówki. On jest bardziej aromatyczny wtedy. Tu mam posiekany czosnek, teraz dodajemy łyżkę papryki słodkiej. To jest mała łyżeczka pieprzu. Rozmaryn, tak na czubku łyżki. Dwie łyżki majeranku. I sól. Tak. To takie będą dwie małe łyżeczki. I do tego jeszcze damy tymianek. I dajmy 3 łyżki oliwy. I to wszystko musimy wymieszać, wszystko połączyć. Oliwy musimy jeszcze dołożyć, będzie za mało. Teraz musimy to marynatą nasmarować karkówkę, wetrzeć dokładnie. Z każdej ze stron? Tak, dokładnie, z każdej strony. Odwrócimy ją. Kochani, taka karkówka, jak ona poleży w lodówce najlepiej, 2 dni to tak jest, naprawdę byłoby dobrze. No ja potrzebuję na jutro, czyli będę trzymał 24 godziny, ale jak masz czas i chcesz się czekać, to tak 48 godzin, jak poleży w takich przyprawach i później jak to upieczesz, to naprawdę jest przepyszne mięsko. O, teraz musimy to zawinąć dokładnie. I do lodówki. Widzimy się za 24 godziny i będziemy ją piec. Minęło 24 godziny. Ja karkówkę przełożę teraz do brytwanki swojej. Znaczy naczynia żaroodpornego. Nie trzeba, można robić w tej folii jak najbardziej, ale ja wolę upiec tą karkóweczkę w naczyniu żaroodpornym pod przykryciem. Temperatura 180-190 stopni. I na każdy kilogram karkówki 1 godzinę plus 20 minut. Czyli to ma, ta karkówka ma 2 kg, czyli 2 godziny 20 minut, 2,5 godziny przyjmijmy, trzymamy w piekarniku. Karkówka ląduje w piekarniku, a my widzimy się za 2,5 godziny. Karkóweczka jest już gotowa, pięknie upieczona, puściła ładne soki, będzie dobry sos, a my sprawdźmy teraz, jak wygląda w środku. Ładnie wypieczona. Soczysta, bo widzę, soczysta, tak. Ach, mięsko się rozpływa. Jest bardzo gorąca. Picobello. Picobello, dokładnie, przepyszna. Idealna, słuchajcie, można zrobić sos i do tego kaszę. Jest no, naprawdę świetny obiadek, a można też na kanapki, można na zimno jeść. Naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Uważam, że udała się wyśmienicie. Ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Życzę miłych wrażeń smakowych i do zobaczenia w następnym odcinku. Kochani, a teraz dla wszystkich zabieganych na wakacjach, którzy nie chcą marnować czasu na to, żeby siedzieć w kuchni, polecam naszą nową książkę kucharską, naszego e-booka. Zapraszam do naszego sklepu, zajrzyj, zobacz, czy tobie się też nie przyda. A w e-booku znajdziesz 40 szybkich przepisów, które zrobisz w 30 minut i do tego jeszcze mamy dla Ciebie niespodziankę, bonus. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.